Witamy Państwa na relacji z wyścigu o GP Europy serii F1. Komentowali będą do Państwa Radosław Cepo i Rafał Cepo. Tor ten jest bardzo wymagający dla kierowców. Kierowcy skarżyli się na bardzo duże zużycie opon na prywatnych testach. Zobaczymy, jak to będzie w wyścigu. Mamy już koniec rozgrzewki. Za chwilę powinien wystartować wyścig. Czekamy na decyzję kontroli sesji. Na sesji tylko 9 kierowców, to strasznie mała frekwencja. Czekamy na przyłączenie sesji przez Sir Charlie Whitinga. Patrz, Rafika. Obecnie kontrola sesji wstrzymuje start, ponieważ nagle tuż przed sesją. Tuż przed startem zabrakło Neila, zniknął na chwilę i być może zaraz wróci. W takich sytuacji właśnie zarząd zazwyczaj wstrzymuje start. Zresztą w GP2, które się niedawno odbyło, przed chwilą w zasadzie, też tak było. Czekaliśmy na DJ-a Patryka. A przypomnijmy najważniejsze pozycje startowe, czyli pierwsze trzy linie. Pierwsza linia należy do zespołu Mercedes, jak zawsze. Z przodu, o, właśnie nawet wrócił. Z pole position startuje Menel. Później kierowcy Infinity. Czy to potwierdzę? Tak, a następnie Nastri i Widmo. Już zostają skorygowane pozycje startowe. I właśnie została przełączona sesja i zaczynamy wyścig. Na początku oczywiście okrążenie formujące, tak, wiemy o sobie. Kierowcy do samych momentów zwykają na ustawienie się na pozycjach startowych, gdyż nie chcą ochładzać opon i tym bardziej zużywa. Chodzi raczej także o silnik, który się przegrzewa, gdy bolid stoi w miejscu, a w F1 ma to spore znaczenie. Tak jak na przykład w bolidach GP2 chodzenie jest wystarczająco mocne, żeby bolid podczas stania w miejscu nie grzał się. Tak w F1 chłodnice nie są wystarczające. No, mogą być wystarczające, zależy jak to je ustawi. Już znajdują się na prostej, najdłuższej na torze. I już niedługo ustawiam się na tej pozycji startowych i startuję na wyścig. Jak myślisz, kto ma najwyższe szanse na ten wyścig? Zwycięstwa.
oczywiście obstawiam Menela lub Rekadego. Rekady zazwyczaj wykręca jakieś, znaczy ma zawsze jakieś problemy, zazwyczaj. A to się rozbije, a to kogoś rozbije. Ale mimo to nawet dojeżdża na wysokich pozycjach. Zobaczymy, jak teraz będzie. Menel ma sporą odległość od pozostałej części stawki. Rekady chyba tutaj trochę za bardzo wstrzymuje pozostałych kierowców. Ale myślę, że to jest dość regulaminowe na granicy. Przypomnijmy odległości między bolidami, bo muszą, muszą wynosić 5 do 20 bolidów, znaczy samochodów bezpieczeństwa. O, tu widzę zwężenie odległości. Gracze już znajdują się na swoich płytce serdowych. No, problemy z ustawieniem się na pozycji startowej. No, problemy widzenta. Za jeden. I mamy zielone światła. Startujemy. No i dobry start przed Ferrari. Karobeda. Dobry start jego kolegi z zespołu widma. Już pojedynkuje się z kierowcami Infinity. Kolizja między kierowcami Łady. Z tyłu zamieszanie. Crafter traci sporo pozycji. Spada na 8 miejsce. Przed nimi kierowcy za Force India. A w ich kanapce znajdują się kierowcy Łady. Będzie zaciekłe wyprzedzanie na prostej, najdłuższej na tym rurze, jak już mówiłem. Menel bezpieczna odległość od Rekadego. Crafter atakuje. Ziomka. No i doszło do kontaktu. Kontakt. Kierowca Ferrari, Karol, próbuje odrobić swoje utracone pozycje. Tymczasem dogania Ziomala, Zemesia, który nie jechał w kwalifikacjach. Startował z końcowej lokaty. Mercedes jak zwykle bezpiecznie. Oj! Spin Rekadego! Wyprzedza Gasina, widmo. Nasri również problemy. Kontakt z Nailem. Nasri bardzo bezpiecznie poczekał, aż wszyscy kierowcy przejadą. Rekadego wraca na tor na trzecim miejscu. Czyli stracił tylko jedno miejsce. Teraz będzie próbował odzyskać pozycję. Stracony na rzecz kierowcy Infinity Yasiny. A z tyłu już czyha na niego widmo. Menel oddala się od reszty stawki. O, tam widzę kierowca Infinity, bardzo blisko. O, tam chyba doszło do kontaktu. Jak widzimy, to Crafter wyprzedza ziomka 027. O, i tutaj mały kontakt. Kolejny. To jest Nail. Z Nailem. To jest ziomek. Ziomek wyprzedza dwóch kierowców teraz, na prostej. Wykorzystuje zamieszanie. Tu mamy mały... Spore zamieszanie. Jej, już. Bardzo duże zamieszanie o walce o piąte miejsce. Crafter tam próbuje się przycisnąć przed Naila i chyba mu się uda. Tak. Oj, mały błąd Craftera. Jednak nie traci pozycji. Karol by wyprzedza Naila. Widzimy to. I działa Zielacki również przed Nailem. Czy dojdzie do kontaktu? Nie. Ale także będzie Naila wyprzedzał
kierowca Force India Nasri. Tak. I Nelka traci kolejną pozycję. Mamy żółtą flagę. RKD z jakimiś problemami, gdzie jest RKD? RKD znowu spina zrobił. Tak, może zobaczmy powtórkę. Właśnie w ten sposób RKD tracił kolejne pozycje. Tak jak mówiłem, RKD zawsze ma jakieś problemy. Wróćmy do RKD'ego. Spadłem na 10 miejsce za Neilem. Mamy małe uspokojenie, choć więcej do tego co widzieliśmy przed chwilą. Przypomnijmy na tym torze kierowcy zarówno F1 jak i GP2 mają problemy z oponami, które się zużywają bardzo szybko. Zobaczymy ile kierowcy wykonają zjazdów. Oj, teraz RKD. Mały kontakt. Dość nawet ważna próba wyprzedzania. Tutaj nie problemy i... Kolejny spin kierowcy Mercedesa. Nie wiem co robi Rekady. Ale po prostu no, szaleje. Ciąży na nim jakiś fatum od jakiegoś czasu. No ale Radosowie, spójrz jaki to był agresywny atak. Zobaczmy powtórkę. Tak się nie atakuje. Widział, że Neil jeździ niebezpiecznie, powinien zwolnić, a nie pchać na pama. Ale czy to nie będzie kara dla Neila na powrót na tor? Pewnie tak. A mimo to RKD powinien bardziej uważać, moim zdaniem. Wracamy do... czołówki. Tutaj mamy walkę między Crafterem. Karol Bedem 5. Crafter na 5. miejscu teraz. Przed Karol Bedem. Ale Karol Bed będzie próbował przejść na prostej. Kierowca Ferrari jest... A! Nieudana próba, a jednak... Wyprzedzi, czy nie wyprzedzi? Mamy kolejną prostą. Nie udało się. No, brakuje tutaj tego, co mają w realnej Formule 1 DRS-u. Ale zobacz, Ferrari jest szybszy na prostej. No, trudno, żeby był szybszy. Oj, za szeroko. I Karol Bed to wykorzystuje, a tuż za nim Ziomalski. No właśnie. Będę chciał wykorzystać. Ale widać już problemy z oponami. Ja tu już nie jadą tak szybko i płynnie. Lider wyścigu zjeżdża do boksu. Czy nie? Nie, przepraszam. Ciekawe, kiedy zaczną się proszę zjazdy do boksów? Ziomalski atakowany przez Nasrego. GP2, właśnie na tym okrążeniu kierowcy, którzy wystartowali na miękkich oponach, już właśnie wjeżdżali do boksów. Kiedy zjadą kierowcy F1? Nasri dogania czołówkę. Ale żeby dogonić czołówkę, musi najpierw pokonać Jamala Ziomalskiego z Air. A tymczasem Menel bardzo oddalił się od swoich przeciwników. Karbet 5 atakuje Ziomka. 0-27. To jest udana próba. Tak przedania. Jest. Zanim mi jak cień jedzie Crafter z Infinity. W ogóle kolejna grupa kierowców, błąd Karol Beda. Czy wykorzysta to Ziomek? Zanim tutaj walka między Ziomanem Ziomalskim i Nasrim. Nasri po zewnętrznej, następnego zakrętu. Chyba się nie uda. Oj, bardzo blisko. Te zakręty są bardzo niebezpieczne tutaj.
I teraz szykuje się chyba masowe zjeżdżanie do boksów. Nie, ale mamy mechaników Infinity chyba w boksie gotowych. Czy nie? Gimny nikt nie zjeżdża jeszcze. Jasina na dobrym drugim miejscu. Przypomnijmy, że w poprzednich wyścigach nie radził on sobie tak dobrze. Sytuacja trochę się uspokoiła. Jednak tam Nasri nadal próbuje wyprzedzić Jumala Jumalskiego. O! Kontakt. Problemy z przełożeniami. Już dają się we znaki zżyte opony. Ciekawe, jaki jest rozkład wziętych opon na start? Kto założył miękkie, jak to twarde? Oj. Na Siri na granicy popełnia tak zwanego spina. Będzie bardzo niebezpiecznie. Teraz będzie próbowało wyprzedzić Ziomala Ziomalskiego. Znowu po zewnętrznej. Więc jeżeli Ziomal nie opóźni do hamowania, będzie to udana próba. Teraz na tym zakręcie znowu po zewnętrznej. Ale teraz po wewnętrznej, czy mu się uda? Nie. Oj. Oj, błąd. Kierowcy w końcu zjadą, czy nie? Tak. O, pierwszy krafter jest do boksu. A za nim, o! Problemy ziomka. I kolejny kierowca zjeżdża. Masowe zjeżdżanie do boksów. Rafał, ogarnij. Oj, mamy pojedynek na Jidla i Nasiego. A nie, Wilma, to było. Tymczasem Menel oddala się od całej stawki. A jeszcze nie zjeżdżał do pistopu. Wilmo będzie teraz wyprzedzał Nasiego. Tak. Piękne wyprzedzanie. Jednak pewnie Nasri będzie chciał się zrewanżować. Bardzo blisko, po wewnętrznej będzie próbował. Kierowcy jadą bardzo prawidłowo. Czyżby mechanicy Force India byli gotowi na przyjęcie Nasriego? Na to wygląda. O, mamy lidera w boksie. Prowadzenie powinien przejąć Jasina. Nie, bo zjeżdża. Zatem... I mamy kolejnych kierowców. Teraz się zjeżdża. Możliwe, że teraz zjeżdżają ci, którzy założyli twarde opony. A Crafter nie zjeżdża. Bo Crafter chyba zjeżdża na poprzednim. I Crafter... Dzięki wcześniejszemu postoju awansuje na czwarte miejsce. Zanim Corbett, 5. A Jasin jest na trzecim? Nie. Tak, Widmo jest obecnie drugi, ale Widmo... Chyba nie zjeżdżał. Prawie na pewno. Aczkolwiek nadal nie mamy sygnału o tym, że zamierzają zjeżdżać. Znaczy, zamierzają obsłużyć swojego mechanicy Łady. Chyba, że zjeżdżał wtedy, kiedy... No, wcześniej. W takim razie kierowcy Łady się postarali. Znaczy... Mechanicy Łady. Mamy spore odległości między bolidami. Sytuacja się mocno uspokoiła. Można powiedzieć, że nic się nie dzieje i kolejny nudny wyścig będzie pewnie.
Chociaż tam widzę pewne zmniejszenie odległości właśnie. Na którym miejscu są arkady? Rafał. Dopiero na 9. Tak, arkady odzyskuje straty. No właśnie widać. Troszkę się spieszy. Nie wiadomo dokąd. Asty chyba powoli zbliża się do Neila, kierowcy Łady. A na to wszystko patrzy z tyłu rekady. A widmo nadal drugi. Jest. Bardzo szybkie tempo kierowcy Łady. Chyba powiększył swoją przewagę nad trzecim Jasiną. Obecnie strata Jasiny do widma to 4 sekundy. A niedawno były 3 z kawałkiem. Robert przybliża się do kierowcy Infinity Craftera. Niedługo powinna być próba wyprzedzana. Wyprzedzania. Bardzo duża odległość Menela od drugiego widma. No jeżeli widmo jest drugi, to Menel chyba wygra ten wyścig. Oj, tam mały uślizg Krofera. Karol Bet chyba później wjeżdżał do boksu. Rafał, podejrzyjmy się klasyfikację. Tak więc, pierwszy z bardzo dużą przewagą nad widmem i resztą stawki Menel. Drugi widmo. W pierwszej trójce mieści się także Jasina, który dogania widma. Straci do niego 2 sekundy 80, 70, 60, czyli odrabia straty. Czwarty jest Karobet 5, następnie Crafter, który tutaj jakieś problemy ma z Jamalem. Nie widzieliśmy dokładnie, co się stało. To znaczy, właśnie stał się pozycja na rzecz Jamala Zimowskiego, który jest piąty, Crafter jest szósty. Siódmy Nail, a Naila zaraz będzie wyprzedzał Rekady, który odrabia straty po problemach, jak zwykle, na pierwszej części wyścigu. Może to jest jego taktyka. Najpierw zrobi parę spinów, później... Ma przyjemność z tego, że wyprzedza resztę stawki. O! To wyglądało jak trochę jak Team Order. Team Order nie w teamie. Radosowi. Może Neil ma na pinku z Rekadem. Na przykład jakich haraczy. Z przodu widzę dość tłoczno. Jest w walce o drugie miejsce. Nie, o trzecie. Nie, o drugie, dobrze. Bo widmo, gdzie jest widmo? Gdzie się podziął nam widmo? Czy widmo zjechał? Zjechał do boksu. Tak, widmo zjechał i jest na szóstym miejscu. Nie widzieliśmy jego zjazdu. Jego postoju. Zaczęło się trochę więcej dziać. Crafter atakuje Ziemala Ziemalskiego. Którego niedawno... Oj! Problemy Ziemala! Błąd! Zobaczmy powtórkę.
No, typowa sytuacja na tym zakręcie. To jest właśnie taki niebezpieczny kant. I idzie Maziołowski i zmuszony jest do wymiany przedniego skrzydła, czyli założenia nowego. Jednak ma tempo Craftera. Już zanim... chyba przegapiliśmy akcję przydania Rekadego. Ziomalski bez skrzydła atakuje Craftera. Ale niestety nie uda... No, ale... Crafter problemy! Tam mamy spin i... kontaktu. Tu jest niebezpieczna sytuacja. Zobaczmy szybko powtórkę. Co się stało z Crafterem? Tam chyba doszło do kontaktu, to mi się wydaje. Zobaczmy teraz kamery Ziomana. Tak, doszło do kontaktu. Mamy Ziomana w boksie. Craftera też. Dość długi postój w związku z wymianą przedniego skrzydła. A na tym wszystkim zyskuje Rekady, awansuje na piąte miejsce. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Karol Bet na drugim miejscu. Niedawno był gdzieś na piątym. Jasin ciągle na trzecim. Chyba przegapiliśmy też akcję przydania Karol Beda. Karol Bet, lepsze tempo widocznie w porównaniu do kwalifikacji. Przejdźmy się szybko po kierowca, co tu się dzieje. O, właśnie! No, dobry no, dobry pomysł i kolizja! No. Kolejne problemy Rekadego. Zobaczmy powtórkę. No, typowy błąd. Zwykły spin i uderza w niego Nail. Co ciekawe, Nail nie traci nic, Rekady traci spoiler. Zdarza się. I Rekady znów musi zjechać do alei serwisowej. A Menel na to jak na lato. Strategia Rekadego sypie się jak jego bolid. I coś mi się wydaje, że w tym wyścigu Menel znowu zdobyje całą stawkę. Tak jak to było do wyścigi temu w Monaco. Ponieważ wszyscy kierowcy mają jakieś problemy, a Menel sobie jedzie spokojnie. No ale zobaczmy. Może to jest dobry moment, żeby przejść do F1. Mówię tu o dobrych kierowcach z GP2, na przykład kierowcy Maserati, któremu chętnie nawet rzucę kasę na zerwanie kontaktu. I Rekady już wraca na tor z naprawionym spoilerem. I wyjedzie... oj, daleko. Ale Crafter też daleko, no tak, bo Crafter też ma uszkodzony bolid. Teraz Crafter będzie walczył z Rekadem. Ale bym się śmiał, jakby Crafter wypalił Rekadego. Ale jednak... Crafter ma bardziej zużyte opony. Rekady ma nowe. I szybko powinien uciec kierowcy Infinity. A ja na chwilę przejdę do... właśnie, bo tutaj mamy walkę. O, piąte miejsce. I chyba Nasri wyprzedził Naila, ponieważ... są kierowcy bardzo blisko siebie, tak, i się teraz oddalają. Czyli to był najprawdopodobniej manewr wyprzedzenia. Karol Bet oddala się od Jasiny. Tutaj tylko wyjechał. Zobaczmy. Kierowcy Force India znowu gotowi w boksie. Tylko czy to jest prawda? Chyba mechanicy, rodzysowie. Kujwa, znowu się pomija. Nate walczy z Nasrim, a Nasri zjeżdża, nie? Zjeżdża czy nie zjeżdża? Zjeżdża. Ale to nie był chyba w pełni przepisowy wjazd do alei serwisowej. Ma wjazd do boksu, jest na tym że bardzo niebezpieczny. Na zużytych oponach dohamować do alei... do wjazdu do pitlane, tak żeby nie wyjechać poza tor, jest bardzo trudno. Nasri wyjeżdża tuż przed Ziomalem Ziomalskim, Ziomal już go wyprzedza.
Nasri ma jednak świeższą, bo nie powinien połknąć Jumala. Tak, już to robi. Ale czy będzie kontra? Pytanie, kto jest najszybszy na prostej? Czy Nasri obroni pozycję? Nie, chyba się oddala. Od Jumala. Ja mamy walkę. Czy się ma wyprzedzić Nasriego? Przypomnijmy, że ma nieświeżo to, nie tu więcej do Nasriego. O, teraz się oddala. Ziomal, albo go nie bądź. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Rekady nadal dość blisko Craftera, a raczej Crafter blisko Rekadego. Tutaj Crafter ma błąd. Znowu ma błąd. Już zużyte opony u Craftera. Widać, to było na dochowywaniu. Tutaj mamy jakąś jeszcze walkę, tak. Nasri oddała się do Jumala Jumalskiego. Zobaczmy, jaką przewagę ma Amenę na te stawki. Amenę już jest w drugim sektorze, właśnie zaczyna trzeci. I teraz 24 sekundy czekamy na drugiego widma. Jak widać, strata jest ogromna. Menel mógłby się zatrzymać na chwilę na to, że nic by nie stracił. O, mamy widmo. I jedzie widmo na drugim miejscu. 24 sekundy straty. Później Jaśna, właśnie go widzimy. Niedaleko za nim Karabet. Mamy Nasriego. Nasri, Ziomal, Nail. Oraz Ziomek. I zostało dwóch kierowców najbardziej poszkodowanych w tym wyścigu. Czyli oczywiście Rekady i Crafter. Wracamy do walki, bo tutaj... Nie, tak, Nasri oddala się od Ziomala Ziomalskiego i mamy znowu spokój na torze, ale za chwilę będą kolejne zjazdy na postój. I to chyba już ostatnie, bo mamy 15, no w zasadzie to jest półmetek. Mamy 16 okrążenie. Tam mamy kogoś w boksie. Właśnie wyjeżdża. Czyż nie? Chyba jednak nie radzę sobie. Ale za to kierowcy ładny zrobił w boksie na przyjęcie Neila. Znowu, mechanice wady. Mechanicy wady? Nie wiem, co ty radzę sobie mówić. A może widma? Zobaczmy widma. Tak, to mechanice widma są gotowe. Mają bardzo podobne kaski. Czy siedzi do boksu? Czy znowu nas nie przekłamuje? No, mechanicy jeszcze jednak muszą poczekać kolejne okrążenie, chyba. Tymczasem jak ten Forever Alone, Menel zmierza po zwycięstwo w tym wyścigu. Jednak jeszcze jest połowa wyścigu do przejechania. Więc wszystko się może, jak w Kaleidoskopie zresztą, zmienić. Na przykład Crafter może być drugi.
Widmo może popełnić błąd. A bo znowu rykady się gdzieś rozbije. Albo przy dublowaniu miner może. No, stracić dużo. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. Sytuacja to by trochę się uspokoiła. Jednak tam mamy w środku stawki jakiś konflikt. Na pozycji chyba 7-8. 7-8, Melodosowie, jest bardzo spokojna sytuacja. Czekamy na postoje, a postojów mamy teraz zapowiedzianych kilka, a dokładnie... trzy. Umiem liczyć. I właśnie teraz widmo powinien zjeżdżać. No widmo powinien być do krążenia temu zjeżdżać. No zobaczymy, może teraz w końcu zjedzie. Tak, zjeżdża w końcu. I bardzo ciekawi nas to, na której pozycji wróci na tor widma. Przedał go Carlbet. Następny Nasri. Chyba widmo wyjdzie przed Nasrym. A jednak będzie klopik. Tak, widmo wjeżdża przed Nasrym. O, tutaj mamy problemy widma i być może Nasri teraz to wykorzysta. Spróbuję go wyprzedzić. A na drugim miejscu jest Yashina. Mamy kolejny dwóch kierowców w boksie. Jeden właśnie do nich wyjeżdża. Tak, Rzymanski wyjeżdża z pitstopu, pit lane. I jeszcze ktoś jest w boksie, będzie dublowany. Crafter. Oj, Crafter, coś długo. Oj, nieudany wyścig Craftera. I będzie dublowany przez Menela. Menel właśnie dubluje Craftera. Do końca wyścigu zostało, o ile dobrze widzę, 10 okrążeń. Czyż nie? Zgadza się. Dobrze wiedzieć, że mój wzrok mnie jeszcze nie zawodzi. Będę wyprzedził. Zdublował Craftera. Następny do dublowania jest Ziomal Ziomalski. Ale chyba jednak Mena nie wyprzedzi w tym wyścigu wszystkich, a że nie zbluje. Mogę sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby więcej kierowców jechało w serii F1. I czy Mena będzie miał znowu jakiegoś na równi konkurenta? Czy ktoś, tak jak on, będzie marnował użycie tylko, żeby być pierwszy na sesjach? O tym może się przekonamy jeszcze w tym sezonie, ale coś wątpię. Rykady bez nosa. I z uszkodzonym zawieszeniem. Przegapiliśmy to, jak zwykle. Gdzie Rykady został uszkodzony? Już cofamy powtórkę. Oj, tutaj widzimy jakieś potężna... Co się stało? No, proszę Państwa, cóż powiedzieć? Jak dla mnie to Rekady się po prostu zagapił i zrobił to, co zrobił. Tylko na czym odkładził sobie zawieszenie tak bardzo?
Nieważne, w każdym razie to, co robi Rykady podczas wyścigów. Co z tego, że Rykady jest szybki w kwalifikacjach, właśnie takie rzeczy wyczynia, proszę Państwa. Najpierw kilka spinów, teraz to. Wypadek w alei serwisowej. To już jest koniec wyścigu dla niego. Ma uszkodzone zawieszenie, nie ma nosa. Ale pozycja i tak punktowana. Pozycja punktowana, no niestety. Ale żółtą flagę. Ziomal Ziomalski rozbija się. O, to koniec wyścigu. Bardzo potężnie się Ziomal Ziomalski rozbija. Czyli może być jeszcze ktoś bardziej pojechany. Od Rykadego. Mamy akt desperacki. Nie wiem, z jakiego powodu Ziomal... Może pedały przestały działać. I mamy po raz kolejny ciekawą sytuację. Coś, co chyba jednak nasza administracja będzie musiała zmienić. O, właśnie, to jest to. Został założony przedni spoiler, a nos nie. Tymczasem Menel dubluje kolejnych zawodników. Mamy żółtą flagę w trzecim sektorze w związku z stojącym bolidem Ziomala Ziomalskiego. Stawka podzieliła się na trzy małe grupki. Raczej dwie i... O, Menel w boksie. Menel chyba nie popełni tego samego błędu co Rykady. Nie, Menel jest kierowcą, który potrafi się skupić przez cały wyścig. Bardzo szybki pitstop. Znakomity pitstop Menela. Jeśli na będzie zjeżdżał do alei serwisowej, a Karol Bet nie. Mamy 8 okrążeń do końca, a dokładnie 7. O, tutaj widma trochę zlagowało. Na szczęście powrócił do jazdy. Rekady jedzie, męczy się z uszkodzonym zawieszeniem. Wiemy, gdzie jest do boksu. Szybko wymiana opon. Mamy tutaj walkę o piąte miejsce, z tego co widzę. Tak, zgadza się, Neil z Nasrim. Nie może dogonić Nasriego. W międzyczasie, Rafale, jak ci poszło w KB2? Tak jak zawsze, wyrobiłem troszkę przewagę nad tymi z tyłu, czyli z przodu odjechali i dojechałem na tę pozycję, na którą powinien dojechać, na siódmym miejscu. No cóż,
nie wiem, dlaczego akurat tak się składa, że mam... Jestem taki, tak powiem, forever alone w wyścigach. No jakoś dziwnie wjeżdżę do tego pit lane. W każdym razie wyścig w miarę udany, bo zdobyłem 2 punkty. Ale mogło być lepiej. I mamy Neila z powrotem na torze. O, tu się dobiła jakaś grupka kierowców. Walka o trzecie miejsce. Mamy Karl Beda 5. Widmo. Oraz Nasri. Wszyscy są bardzo blisko, nie? Trzecie krążenie do końca. Już się wszyscy kierowcy rozprzestrzenili. Robert oddalił się od widma. To jest właśnie chyba jeden z najniebezpieczniejszych zakrętów w sezonie, tak mi się wydaje. Tak jest przynajmniej dla mnie. Tymczasem przedstawię klasyfikację generalną kierowców F1. Pierwszy jest Patryk Kruty i Menel z przewagą aż 50 punktów nad drugim kolegą zespołu Rekadem. Patrz, Adam Jurzysta. Na trzecim miejscu Patryk Rogoźnik, co dziwne. Nikt by się tego nie spodziewał. Sobie powiedz, jaka jest strata tego, kto jest na trzecim miejscu, czyli... Karol Beda? Czy... W klasyfikacji. Chodzi... Aha, to Patryk Rogoźnik. Do Rekadego. Tylko 6 punktów. Zobaczmy, który jest Crafter, ale niestety Crafter... No, niezbyt się spisuje. Nie wykorzystuje to, że tego, że Rekady się rozwala. Szkoda, bo bym mógł awansować na drugie miejsce. W klasyfikacji generalnej jeszcze są małe odległości między na przykład... Widmem a Kluskiem. Klusek nie jedzie w tym wyścigu. 5 okrążeń do mety, a nas tej będzie zjeżdżał. Ale ma bezpieczną przewagę. 21 sekund nad Neilem, więc... No, widmo w tym wyścigu... Po tym wyścigu już będzie wyżej od Kluska. Kierowcy Air w klasyfikacji generalnej. Tak, który jest przez 2 wyścigi nieobecny. Jeszcze jest walka między Jasiną a Karol Bedem w klasyfikacji generalnej. Wprawdzie Karol Bed ma 8 punktów więcej. Ale w tym wyścigu jak na razie Jasin chyba jest wyżej. Z tego co pamiętam. A jak się układa klasyfikacja generalna zespołu? Mercedes bardzo dużo, 222 punkty. Z czego drugim Fiti ma dopiero 139. Więc można powiedzieć, że kierowcy Mercedesa na pewno uzyskają mistrzostwo w tym sezonie. Między Infiniti a trzecim Ferrari jest 20 punktów. I będzie walka między tymi zespołami. I bardzo mała różnica między Force India a Air. Air z tego wyścigu nic nie wyniesie, więc Force India powiększy swoją przewagę nad kierowcą, zespołem dowodzonym przez Łukasza Adamsa, Patrz Kluska. Na 6 miejscu dopiero Lada. 26 punktów. Duża strata do Air. A dopiero na 7
Exequo z 8 miejscem McLarenem ma Porsche. Dalej Jaguar, Lotus BMW po jednym punkcie i Bugatti i Ford po 0. Oj, tutaj widmo przestrzelił cały zakręt. Mhm. To było ewidentne ścięcie. Można powiedzieć, że ścięcie z zimną krwią. I specjalne. A widmo walczy z Karol Bedem o trzecie miejsce. Zostały trzy okrążenia do mety. Ja tylko powiem, że Walencja jest organizowana od roku 1900... Wyścig Walencji jest organizowany od 1983 roku. I z przerwami. Bo do 1985... Problemy Karol Beda! Spin! Niestety widmo tego nie wykorzystał. Znaczy prawie spin, duży uślizg. I zablokował drogę widmu. Ale gdyby... Widmo był po jednej stronie toru, to by mógł go wyprzedzić i awansować na trzecie miejsce. W naszej lidze Walencja jest chyba bodajże od sezonu 1-2010. Nie, tak, miałem rację. 1-2010. Zwycięzcą był Dominik Glinka z zespołu Toyota. Jednak można powiedzieć, że jest to nieregulaminowe zwycięstwo. No trudno powiedzieć, że nieregulaminowe. Ale niezbyt sprawiedliwe. Tak. Drugi byłem ja, o dziwo. Ze stratą po 3 sekund. Fascynujące moje tempo było wtedy. Co więcej, trzeci byłeś ty, Rafale. Rykady, jakieś znowu problemy, a bo dublowany, tak, przez wszystkich. Nadal się Rykady męczy z zawieszeniem. Dobra, przejdźmy do innego kierowcy, co my tu mamy? Neil broni się przed ziomkiem 027. A Menel, gdzie jest Menel? Menel jest na swoim ostatnim okrążeniu. Więc dokończmy okrążenie z Menelem. Ja tymczasem widzę na moim komputerze cyfrowego posadu, że Ziomel Ziomelski uległ, znaczy Ziomelowi nalał paliwa. Szczerze powiedziawszy, byłem prawie pewien, że tak się stało właśnie. To jest efekt bawienia się, że tak powiem, w tak zwanym NCD, bo to jest głównie tego przyczyna, że dolewa paliwa. Ziomel Ziomelski żąda odszkodowania. Cytuję, wysokości dwóch srebrników. Komentuję to tak. What the fuck? Koniec mojego. I Menel kończy swoje ostatnie okrążenie. Jak widzimy, bardzo płynnie, bardzo czysto, aż za czysto, powiedziałbym. Może nie ja powiedziałbym, ale taki nie powiedział. Już przed nim Neil, ale nie zdąży go zdublować. Neil, uciekaj, uciekaj! I Neil musi jeszcze jedno okrążenie niestety przyjechać. Niestety, znaczy na szczęście nie jest zdublowany. Menel ukończył wyścig na pierwszym miejscu. A to Rekady jakieś problemy? Czy on ukończył już? Rekady pewnie już ukończył. Nie, jeszcze nie. Zobaczmy na innych kierowców. Tutaj raczej już się nic nie zmieni, chyba że ktoś popełni fatalny błąd. Tak więc kolejne zwycięstwo Menela. Jego przewaga na lepszą stawkę jest ogromna i żadna kara raczej to nic nie zmieni, chyba że ktoś tak się doczepi wszystkiego co robi Menel, że
otrzyma dyskwalifikację, ale wątpię. Rosale, powiedz, ile ogląda naszą relację osób? Nie, oglądało ich 5 osób. Obecnie? Obecnie właśnie 5. A najwięcej osób oglądało 9, jak pamiętam. Cieszę się. I właśnie kierowcy ukończyli już wyścig w większości. Możemy już zobaczyć klasyfikację. Jeszcze nie dojechał Neil i Recady. Tak więc podsumujmy szybko klasyfikację ostateczną wyścigu. Pierwszy jak zwykle Menel. Drugi świetny występ Jasiny z Infinity. Trzeci Carlobet 5, który także bardzo dobrze pojechał w porównaniu do tego, jak mu poszło w kwalifikacjach. Widmo, również dobry występ. Potem mamy kierowców Force Indy, Nasir i ziomek 027. Nail z Łady na 7 miejscu. 8 Crafter. Rekady po... Ci, którzy oglądali, wiedzą, jakich problemach na 9 miejscu. No i jak słyszeliśmy, pechowy pit stop Ziomana Ziomalskiego spowodował, że jest na ostatnim miejscu. Nawet nie wiem, czy ma 75%, chyba nie. Pewnie nie, nie dostanie punktu. Mógł jechać dalej z pewnym bakiem, no ale jego sprawa. Tak więc to na dzisiaj tyle. Zapraszamy do następnego wyścigu. Może tak trochę zdradzę to, co uzyskałem informację od zarządu, że liga ma przejść pewne zmiany na korzyść. I miejmy nadzieję, że frekwencja będzie się stopniowo w F1 poprawiała, bo jak wiemy, od 2 sezonów praktycznie mamy kryzys w F1. I to musi się zmienić zdecydowanie. Tak więc zapraszam do następnego wyścigu, który będzie... Znaczy mam nadzieję, że będzie ciekawszy, to Silverstone. Relacji z kwalifikacji raczej nie będzie. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, czy znajdzie się ktoś do relacjonowania. Tak więc ci, którzy są chętni do relacjonowania kwalifikacji, a także wyścigu, nie tylko F1, ale także GP2, zapraszamy do... zachęcamy do tego i chętnie niech piszą na PW, znaczy prywatną wiadomość niech wyślą na konto administracji albo do mnie, Rafika, lub po prostu oznajmą to na forum. A na dziś kończymy i żegnałem się z Państwem Radosław Tupał i Rafał Cpał.